wada dla drużyny Team Rebels, więc ciekaw jestem, czy Polacy faktycznie tutaj jeszcze coś nam pokażą, powalczą. Wydaje mi się, że Sektor One się lepiej póki co prezentuje niż Euronix. No, może przeciwnik jest słabszy, także zobaczymy jutro zapewne. A no, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że tak, że Sektor One na tą chwilę prezentuje się lepiej, ale nadal wierzę w to, że Kubon i spółka jeszcze coś wydymają, niekoniecznie. Coś jeszcze wyciągną z tego wszystkiego w każdym razie. A jeżeli byśmy na przykład przy aktualnym wyniku, powiedzmy, Sektor One założyli, przechodzą dalej, jak myślicie w starciu z Team Rebels, jakby to wyglądało jutro? No.